Okej. Okay. Nic. O! Ła! Ła! Subskrybuj mój kanał! Siemanko, ja jestem Drizzy, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, dzisiaj myślę, że uda nam się w końcu zagarnąć Leona, ponieważ mówi za tym otóż parę rzeczy. Między innymi mamy do otworzenia skrzynkę na 5000 oraz mamy dużą szansę na trafienie legendy 1 i 1, czyli teoretycznie na jednej na 100 skrzynek powinien nam wypaść właśnie legendarna postać, a jedyną legendą, której nam brakuje, jest Leon. Ja otworzyłem już w poszukiwaniu jego 200 skrzynek, teraz otworzyłem w ostatnim odcinku parę megaboxów z fajnych ofert i brakuje nam naprawdę bardzo mało skrzynek do tego, żeby mieć po prostu Leona. Otóż słuchajcie, dzisiaj powinien on nam się trafić. Jak będzie? Tego nie wiem. Tego nie wie, słuchajcie, nikt, ale być może dzisiaj już będziemy mieli wszystkie postacie na naszym koncie. Ja wbiłem już 5600 pucharków, niedługo będę... O, przypadkowo wziąłem skrzynkę, otworzyłem, tak, z niej się oczywiście Leon nie trafił, no ale w każdym razie, ludziska, ja już właśnie będę niedługo robił bula sobie na Star Power także, mam dużo pieniążków, żeby sobie enchantować wszystkie postacie, ostatnio także grałem dużo krukiem, o, Dynamike'a mogę zrobić na poziom mocy kolejny, dobra, Dynamike'a zawsze spoko, bo nim bardzo lubię grać na oblężeniu. No dobra, fajnie jest mieć dużo forsy, dlatego że możemy ulepszać dużo postaci, no ale dobra. W każdym razie, ludzie, zrobimy sobie coś takiego, że podblokowujemy wszystkie dzisiaj te oto gwiezdne żetony i następnie, gdy już będziemy mieli gwiezdne żetony, no to wtedy sobie pootwieramy skrzynki. Co jeden gwiezdny żeton będziemy otwierać jedną skrzynkę. Dobra, Bula mam już na 20 randze, następną postacią, jaką chciałbym mieć na 20 randze. Jakiego ty masz star powera w ogóle? Super skoczek. Wow. Kozacko. Ja nie mogę. Dobra, fajne. Całkiem fajne ma on star powery, więc Rico będę też robił na star powera. W każdym razie zagrajmy sobie w zbiory klejnotów. No dobra, ludzie, w takim razie zagrajmy sobie naszym robocikiem. Zagrajmy sobie Rico. Zobaczmy, czy nam się uda teraz wygrać. I następnie, czy w nagrodę będziemy mogli otworzyć skrzynki. No niestety teraz padłem, ale to dlatego, że do was gadam, a nie się skupiam na graniu. W każdym razie pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę oraz subskrybować mój kanał, ponieważ odcinki są codziennie o 17, a wszystkie odcinki, jakie nagrałem z Brawl Stars, są tutaj w karcie w prawym górnym rogu. O, nie mogę puszczać telefonu, no dobra, więc mam nadzieję, że sobie je obczajicie. Okej, ja tutaj robię najlepszego ulta w moim życiu. Okej, tak, ej, serio, to był najlepszy ult w moim życiu. Ja nie mogę, dobra, dawajcie jeszcze jeden, okej, nie dajcie mnie rozwalić, ludzie, musicie być moimi bodyguardami, okej, ej, naprawdę nieźle nam idzie, naprawdę ładnie, tutaj są miny, o nie, uważaj, Poco, o nie, Poco jest spoko, dobra, padnę, dobra, Poco mnie uleczył. Jaki on jest dobry, ludzie. Naprawdę kozacki Poco. Dobra, teraz zbombardujmy ich naszym ultem. Zbombardujmy ich naszym... Bo... co? Serio? Wszystko zmisowałem? Jak to jest możliwe? O nie. Zbierajcie to, ludzie. Zbierajcie to naprawdę. To je... warto jest zbierać. To jest jedyny sposób, żeby to wygrać, prawda? Okej. Okay. Wpadłem w szał ulta. Wpadłem w szał ultowania. Dobra, zbierajcie to. Dobra, mamy 10, mamy 11. Możemy wracać, Poco. Dawaj, ja chcę otwierać skrzynki, więc nie możemy przegrać. W ogóle będzie mnie można spotkać na scenie kulturalnej w połowie sierpnia i to będą moje ostatnie spotkania z widzami, więc jeżeli chcecie mnie zobaczyć jeszcze w te wakacje, to będę nad morzem. Zobaczcie sobie link scena kulturalna w opisie. Tam będzie można kupić bilety, żeby mnie właśnie spotkać, przybić ze mną piątkę, zrobić zdjęcie, pograć ze mną w gierki. No dobra, ale teraz wyjdźmy w takim razie. Przypominam, że poza serią z tego konta mam jeszcze serię z konta widza, które możecie wygrać. A w jaki sposób?
musicie zasubskrybować ten kanał oraz zaobserwować mojego Instagrama Tricus. No dobra, więc w takim razie proponuję wam, że skoro udało nam się wygrać, to możemy otworzyć sobie 10 skrzyneczek i zobaczyć, czy nam się wydropi Leon. Dobra, pierwsza skrzyneczka wydropiona. Okej, pieniążki bardzo się przydadzą, zdecydowanie tak. Zdecydowanie się wydadzą. Okej, tutaj się to nie udało. Dobra, jeszcze nam zostało 7 w tym openingu. Dobra. Jest spoczko, naprawdę. Myślę, że serio powinno nam się udać trafić tego Leona. W jednej na 100 skrzynek mamy niby go trafić, a mamy dużo skrzynek, więc jak nam się nie trafi, to będzie, ludzie, niemożliwe, bo już otworzyliśmy bardzo dużo skrzynek. Bardzo dużo skrzynek, a wiecie, to działa na zasadzie systemu karmy, więc powinno nam się już to elegancko wbić. Dobra, nie udało się trafić w pierwszej partii, spodziewałem się. W każdym razie w drugiej otworzymy sobie partii mega skrzynie jeszcze. Otworzymy sobie mega skrzynię, która jest w sklepie, ale musimy teraz zdobyć gwiazdkę na starciu. Zastanawiam się, jaką postacią to mogę zrobić i myślę, że najlepiej by było sprawdzić, jaka będzie mapa. Okej, jest dosyć duża mapa, mała ilość zarośli. Duża mapa, mała ilość zarośli. Może spróbujmy jeszcze raz pograć Rico. Ja nim nigdy nie grałem na showdownie, aczkolwiek zobaczymy. Może wcale nie jest taki zły. No dobra, zagrajmy sobie w takim razie jeszcze raz Rico i zobaczmy, jak nam teraz pójdzie, ale skupmy się po prostu trochę bardziej na przetrwaniu niż na samej w sobie walce, dlatego że łatwo mówić, trudniej zrobić, ludzie, szczerze mówiąc. Spadaj Colt. Okej. O! Dostaję mocniej niż ja, o nie! Może jednak nie? Gdzie on jest? Jak on jest daleko? O nie, ale tutaj grają bóle, tutaj... O, chwila, czy to jest idealna skrzynka? Co? Proszę, nie, dobra, udało nam się uciec. O nie, właśnie mi się w tym momencie skopało nagrywanie. Chwila. Dobra, weźmy sobie takie, nie! Nie no! No dobra, ludzie, co prawda nie poszło nam najlepiej, dlatego że nie potrafię kompletnie grać Rico na tym trybie, ale zdobyliśmy gwiazdkę, więc możemy otworzyć sobie, tak jak już mówiłem, mega skrzynię, mega boxa. Uwaga, czy teraz uda nam się trafić zaległą postać? Nie, jest 5 niestety rzeczy, które dostaniemy. No więc znowu nie udało nam się trafić, aczkolwiek mamy jeszcze parę szans. Nagroda, dobra, na nagrodę jest niezła nawet Piper, ale w sumie możemy expić dalej Rico, dlatego że mamy rangę 15, a chcemy mieć rangę 20 i potem moc 9. Ja tak po kolei sobie expię postacie właśnie moje różne ulubione na tą rangę 20, żeby mieć, wiecie, taki swag na dzielni, żeby wszyscy by mi mówili: wow, Tricus. No dobra, ej, ale patrzcie, od razu ich zaczęliśmy rozwalać. Tylko zaczęła się gra, a my już ich rozwalamy. Oczywiście pokazałem jak zwykle klasę i zużyłem mojego ulta na marne. Kompletnie. Dobra, ale patrzcie, ludzie, oni nie mogą się tutaj zbliżyć. Okej. Dobra, pięknie, ludzie. Teraz zużyjmy naszego ulta po raz kolejny na marne, jak zwykle. Nie, żartowałem, piękny ulcik. Zakończony oczywiście zdobyciem gwiazdki, a konkretnie 2 gwiazdek dla naszego teamu. Dobra. Gdzie jesteś, Bull? Patrzcie. Oh man! Co tu się stało? Mój! O nie, dobra, jednak nie mój. Aczkolwiek nie jestem nawet zły, bo liczą się tutaj dla drużyny rzeczy. Wow! Mocne! Mocne, mamy ile gwiazdek? 7? To mamy maksymalną ilość gwiazdek, nie? Okej, dobra, tutaj Piper będzie mnie próbowała zestrzelić. Bezskutecznie zostanie ona przeze mnie zestrzelona, a nie ja przez nią. Dobra, tutaj Bull próbuje się do nas dostać. Mam nadzieję, że także będzie to dla niego absolutnie bezskuteczne. Gdzie on jest? Tutaj. No co za typ? Co za typ? Oni będą próbowali tutaj się dostać do nas.
Okej, okay, spokojnie, spokojnie, tylko nie panikujmy. Ale jak mnie zestrzelą, to ma naprawdę jest duża szansa, że przegramy to kompletnie. Dobra, ultujemy, na ślepo, ale tak, żeby ich rozwalić. Okej, okay, Piperka. Dobra, ten meczyk był naprawdę, jak dla mnie, piękny. Wykazałem się mega, mega mocnym skillem. Mam nadzieję, że ludziska to docenicie, że tak ładnie po prostu zagrałem teraz w tą grę. Wow, jaram się. Jaram się, bo możemy sobie otworzyć teraz 15 skrzyneczek, tych, które mamy, tak jak wam mówiłem. Dobra, a po następnej rundzie wiecie sami chyba, co otworzymy. Otworzymy tego mega boxa za 5000 pucharków, na którego chyba każdy z was zresztą czeka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. Okej, okay. To jest, ludzie, trudne jakieś, naprawdę. Ja tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, czemu jakoś tak nam się nie udaje trafić tego Leona. Przecież ja, ludzie, tyle gram, tyle rzeczy mam zdobytych w tej grze. Tak już wysoki poziom, a nadal nie trafiłem tej jednej legendarnej postaci. Od tylu odcinków już mamy serię, że go po prostu na tym koncie szukamy. A tutaj takie buty, ludzie. Masakra, naprawdę. Dobra, tutaj co my tu mamy? Okej. Okay. Nic. O! Ła! Ła! Trafiłem Leona! Tak! W końcu mam ich wszystkich! Ludziska! Gdzie moje słuchawki? Popsułem je. Ja je chyba popsułem. Chwila. Tritsus, bądź spokojny. Ludzie, udało się. Ja w to naprawdę nie wierzę, że mamy już wszystkich zadymiarzy. Słuchajcie, mamy wszystkich zadymiarzy. O, man. Co to jest? Leon. Leon, prawdziwy Leon. Jak ja się jaram, że ja już mam wszystkie postacie w Brawl Stars. Wszystkie postacie, absolutnie, już mi niczego po prostu nie brakuje. W takim razie, ludzie, i tak jeszcze gramy oblężenie. Ja te mega skrzyni nie będę otwierał, dlatego że ona nam się przyda, jak wyjdzie jakiś nowy zadymiarz, którego będziemy szukać. I nie chcę po prostu teraz używać już więcej mega boxów. Ale z okazji tego zwycięstwa zagramy sobie jeszcze raz po prostu w oblężenie, zagramy sobie Rico, a w następnym odcinku będziecie mieli pierwszy odcinek, gdzie będę grał Leonem. No dobra, skoro mamy już wszystkich, no to zagrajmy sobie ostatnią rundę z tej okazji Rico i zobaczmy, czy uda nam się wygrać i zdobyć także ostatnią po prostu ostatnią gwiazdkę, prawda? Dobra, to w takim razie trzeba tutaj zbierać po prostu śruby. To jest najważniejsze, ludzie, pamiętajcie, najważniejsza rzecz w Brawl Stars to jest zbierać śruby i nie dać się trafić przez innych, co chcą zebrać śruby. No właśnie, w tym momencie złamałem tą zasadę, dałem się trafić i niestety pewnie przez to przegramy. Jaki mamy team w ogóle? My mamy taki sam team, a nie, oni mają Bibi jeszcze. Dobra. O-o, dawajcie, ludzie, nawalajcie bota, nie ich, bota. Oni nie są groźni w porównaniu do niego. Bot jest zły. Czy wy nie oglądacie moich odcinków? Czy wy nie wiecie? O dobra, Roza zostanie popsuta. Bardzo dobrze. Oni już tutaj zbierają kolejne śruby, serio? Dobra, Bibi została przez nas pokonana. Tutaj... O nie, tutaj Jesse jest. Ja się poczułem trochę zbyt pewnie i szedłem po śrubę, strzelając ulta. Myślałem, że ją po prostu sobie lightowo rozwalę. O nie, cała ich drużyna jest na środku, zbierając śruby. My musimy się bronić przed kolejnym botem oblężniczym, co jest naprawdę masakrą, jak dla mnie. Dobra. Okej. O nie, co to było? Okej. Chwila, ej, uda nam się to wybronić być może. Uda nam się to wybronić, dobra, teraz... To teraz musimy się bardzo, bardzo skupić i spróbować po prostu wygrać to w tym momencie. Dlatego, że jeżeli nam się nie uda teraz, to już nie wygramy tego w ogóle. Każdy z was to chyba wie i rozumie, prawda?
Gdzie jest ta Roza w ogóle? Gdzie ona? Tutaj jest, zrespiona już, ze zrespionym HP. Ja tutaj muszę unikać sobie troszkę. Dobra, ostatnie oblężenie. Oni się już przygotowują także do ostatniego oblężenia właśnie. Próbują nam podebrać śrubki, ale mamy oblężenie 9 poziomu. Roza będzie próbowała zatrzymać bota. Tutaj ja mam laga, o dobra, ale udało się rozwalić nam Bibi. Bardzo dobrze, ja mogę już na tym poziomie po prostu nawalać z ulta, rozwalić i ich, kurczę, save! Damn, ludziska, wszystko się udaje, jak ma się Leona, to wszystko się udaje, ale w następnym odcinku, słuchajcie, zrobimy sobie właśnie test Leona, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco, ponieważ w tym odcinku jeszcze nie chciałem, po prostu zbyt się podjarałem, żeby grać póki co Leonem. Oh man, kozacko, no to dobra, ja będę wbijał sobie w takim razie dalej pucharki, będę dalej wbijał Rico na 20 poziom. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo mi się bardzo, słuchajcie, podobał, bardzo, najbardziej mi się podobał ze wszystkiego. Wszyscy zadymiarze na naszym koncie, wyślijcie to, słuchajcie, waszym znajomym, żeby pokazać, że Tricus już ma wszystkich zadymiarzy, że jest pro, po prostu Brawl Starlerem. Wtedy wasi znajomi się podjarają i powiedzą, wow, kozacini, mordo mordini. No dobra, wszystkie odcinki są oczywiście w karcie w prawym górnym rogu. Obserwujcie mojego Instagrama, widzimy się jutro o godzinie 17, prawda? A teraz to by było na tyle, subskrybujcie, na razie.